Następnego gąbka, którego przeznaczyłem na aukcję numerze 4063. Jest to prawdopodobnie samiczka. Prawdopodobnie to młody gąb. Ze strzałkami tu nad okiem. Skrzydełko białe. Cała jest nakrapiana, a jedno białe piórko. To jest taki marker, można powiedzieć. I to jest dobra cecha, jak to starzy hodowcy mówią, no i ja do nich też należę, że to jest fajna cecha dziedziczna tej gołębie. U góry mamy ojciec, to jest po ojciec tego gołąbka, po mamie tej 248 i po siostrze olimpijki na dole. U góry jest mocny Imbret Annelies Kleiner Dirk, oryginalny gołąb z 15 roku. Super gołębie, na wspólnych gołębnikach po tym 19.0 się sprawdziły też. I na dole mamy 56.10 matkę, która już bardzo dużo u mnie wydała. Super, super gołębi, nie? Także z 16 roku mama, a mama to jest po oryginalnym Van Dyke Dirk. Super rozpłodowiec i to jest na Goldy Lady siostrze, która wydała takie asy u Kopmanów, nie? Także jest to siostra Goldy Lady bezpośrednio. I co ciekawe, czyli pół brata tej 5610 sprzedałem Olechom. No i oni go nazwali Stalowy. I fantastycznie te gołębie mu lecą w rodowodach, tam pokazuje same super asy. Także po tym Stalowym. A Stalowy był właśnie po tym Van Dyke'u 63, 99, 94, 5 z 2007 roku. Także tak by się to miało. Jeżeli coś, a na dole mamy znowu Bambo, Kopmany, także to jest więcej Kopmana tu i te super, no same te są super gołąbki, no ja innych gołębi nie mam, nie? Co ciekawe, muszę się powiedzieć, że od 2021 roku ani jednego gołębia nie sprowadziłem do swojej hodowli, bo mam swój szczep, Leszek Pielesiak i nie chcę nic już, chcę tylko tymi gołębiami do końca lotować. I lepszych nie chcę, bo nie chcę splamić swojego nazwiska innymi gołębiami i to nie będzie szło. Jeszcze tylko są były w 2021 z Bulka, z Van Dyke'a wprowadziłem gołębie, ale to tak na boku, na boku, na boku, bo nie ma co, choć się pokazują, nie powiem, nie, ale moje to są ścigacze, super. Także gołąbek 4063, nakrapiana, z fajną cechą. Jest to prawdopodobnie samiczka. Inteligentne gołąbki są, nie?